Teraz nerušaj stole. Ty znaš, čo mi je. Co ty pieš? Mosquito, ukýva som podule. Nie, nie mosquito, čo to je? Vodka barmaj. Čo? Vodka barmaj. Vodka? Čo to je vodka? Vodka, citrusy, cukier, brązowy, voda gazová. Čo to je? Koktajl. Najtańszy koktajl. Czy coś jesz? Może sałatkę. Tak. Może jemy jakieś cechonski, typu szpinak z czosnkiem i pieczywo. Nie, ja wolę sałatkę. To jest bielskie żywo. Pasła. Którą bielską sałatkę? Z jabłkiem. Co? A burap to jest taki placek, tak? Ale gdzie to jest? Rap. Taki pszenny placek i tam zawinięty. Co to jest włoskie bruszczewski? Bruszczewski to są takie twarde zielone. Takie twarde bagietki. Thank you.
plaża gdzieś. Tylko, że oni idą tak, że tu mają na wodzie płynące instrumenty, więc wejść po fali. Musi być miejsce nie takie, że jest 20 cm, a potem 2 metry. Wiesz, tylko takie, że jest te pół człowieka. Jakie wino pijesz? Czerwone. Merlot. Włoskie? Za 9,50. Ekspresyjne owocowe wino z aromatem oliwy i jeży. To nie ma znaczenia, co nie dopuszczamy. Niezłe, bo jedynie. To wszystko było jako armeniny, delikatne morela, delikatne jabłko. Pod ciemnym płaszczem tego Cabernet Sauvignon o kolorze granatu leżą pięknie harmonijnie złożone aromaty stanu koreczki, wiśni oraz tak. A przecinki trochę się przesunęły. Przecinki nie leżą. No, wiedziałam, że coś będzie. Tak, ja poproszę sałatkę z jabłkiem i wódkę barmańską. Ja poproszę sałatkę grecką i lampkę wina włoskiego Polino Capito Pinot, nie przepraszam, Polino Capito Merlot. Czerwona, dobrze. Czerwona. I sałatka? Grecka. Dobrze, wszystko? Tak, mogę resztę też, czy zostawić? Jeszcze jedną może. Jedną, proszę. Dziękuję. Tak, proszę. Nie,
Ciekawe się ty? Nie. Zawsze się znalazło ciekawego w menu do fotografowania. Curry jam i jogurt with corny and nuts. Zapraszam, jest dużo dobrych różnych rzeczy. Śniadanie ma za 15 zł. To za 10. Jogurt za 10. Śniadanie sam. Tak to jest, że chyba nie. Ale jeszcze przepraszam, mam prośbę. Można by ze dwie albo trzy kostki lodu. Już przynoszę. Dziękuję. Znałem przez gwiazdę, że Francuzi są szczupli, rozpoczynają dzień od ciastka, potem jedzą wszystko z kostami. Może nie jedzą dużo. Knajpa są ogromne w Polsce. Może są genetycznie inaczej stworzone. Ci w Paryżu to przeważnie dużo chodzą, bo tam jest tak komunikacja stworzona, że tam się nie opłaca jeździć samochodem, więc się chodzi i jeździ. To jedna rzecz. Dziękuję bardzo. Kiedy się błądzą podobno. Nie, ale ja nie wiem. Chociaż dosyć celebrują to życie i... A może jest ciężkie, to jakoś są szczupli. Ale oni nie jedzą fast foodu i no to jednak na ciężkim obiedzie się mniej tyje niż na to. Bardzo dobry wybór.